Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pani AGD. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o kilku istotnych sprawach związanych z montażem i użytkowaniem lodówki, które mogą się przełożyć znacząco na wysokość rachunków za prąd. Lodówka to jest takie urządzenie, które pracuje przez 24 godziny na dobę i tak naprawdę cały czas pobiera energię. W związku z tym, wybierając takie urządzenie, zwracamy szczególną uwagę na zużycie energetyczne. I na przykład lodówka w klasie energetycznej A z trzema plusami pobiera prawie o 40% mniej energii niż urządzenie w klasie A+. Na nic się jednak zda zakup urządzenia w najwyższej klasie energetycznej, jeżeli je źle zamontujemy i nie będziemy przestrzegali kilku podstawowych zasad. Montując lodówkę, zwróćmy szczególną uwagę, że lodówka nie powinna stanąć w nasłonecznionym miejscu. Nie powinna też stać ani obok kaloryfera, ani innych urządzeń, które generują ciepło, czyli obok zmywarki albo piekarnika, ponieważ ciepło z tych urządzeń przenika do wnętrza lodówki i powoduje tym samym większe zużycie energetyczne. Odległość pomiędzy lodówką a innymi urządzeniami, które generują ciepło, powinna wynosić minimum 3 cm. Bardzo ważną kwestią jest też właściwe wypoziomowanie lodówki, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do nieprawidłowego działania układu chłodniczego i drzwi lodówki też nie będą się prawidłowo domykać. Kluczową kwestią jest również ustawienie tak lodówki, aby zapewnić prawidłową cyrkulację powietrza, ponieważ jeżeli przysuniemy ją zbyt blisko ściany lub mebli, to lodówka może się przegrzewać, będzie na pewno pobierała więcej energii, a w konsekwencji może się też zepsuć. Jeżeli chcecie postawić lodówkę wolnostojącą w ciągu meblowym bez zachowania odstępów pomiędzy urządzeniem a meblami, to istnieje specjalna gama produktów, która się nadaje do tego celu i link do tych produktów znajdziecie w opisie filmu. Bardzo ważne jest również ustawienie właściwych temperatur w lodówce. W chłodziarce ustawiamy temperaturę około 4 stopni, a w zamrażarce minus 18. Niższe ustawienie temperatury nie ma najmniejszego sensu, a tylko dodatkowo obciąża nasz portfel. Bardzo ważny jest również porządek w lodówce, ponieważ im dłużej stoimy przed otwartą lodówką, tym drożej nas to kosztuje. Jak widać, zapatrzenie też można płacić. Pamiętajcie również o domykaniu drzwi lodówki, ponieważ nie wszystkie modele mają alarm otwartych drzwi, który Wam o tym przypomni. Nie wkładajcie też do lodówki ciepłych potraw, ponieważ ich schłodzenie to dodatkowy koszt energetyczny. A jeśli Wasza lodówka nie jest no frostem, to pamiętajcie o tym, żeby ją regularnie rozmrażać, ponieważ każde 3 mm szronu na lodówce to wzrost kosztów energetycznych o 10%. Jeżeli chcemy rozmrozić jakąś mrożonkę, to warto ją przełożyć z zamrażarki do chłodziarki, aby wykorzystać jej zimno do chłodzenia innych artykułów. A wyjeżdżając na wakacje, pamiętajmy o opróżnieniu lodówki i uruchomieniu trybu wakacyjnego, po co przez 2 tygodnie marnować energię. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmików. A jeśli chcecie mieć pewność, że nie ominą Was żadne nowe ciekawe treści, zasubskrybujcie nasz kanał.